Mija 60 lat od historycznego sukcesu elbląskiej panczenistki, która wywalczyła olimpijski krążek. Szczyt swojej kariery Helena Pilejczyk osiągnęła w 1960 roku. Co ciekawe, występ polskich łyżwiarek szybkich na zimowej olimpiadzie stał pod wielkim znakiem zapytania. Władze PKOL-u nie do końca były przekonane, by wysyłać panczenistki do Squaw Valley. Zawodniczki dostały ultimatum. Musiały osiągnąć dobre punktowane miejsca na Mistrzostwach Świata w Östersund. Nie zawiodła Helena Pilejczyk, która wywalczyła srebro na 1000 metrów. Ten medal dla niej i dla Elwiry Sroczyńskiej stał się przepustką do wyjazdu na zimowe Igrzyska Olimpijskie. Ogromny zaszczyt, że taka Polka z Elbląga gdzieś tam się znajdzie wśród tych najlepszych zawodników z całego świata. No, przecież olimpiada to było marzenie. Także to no, było ogromne takie, no jak nie wiem, aż euforia można powiedzieć. No oczywiście przymierzanie stroi olimpijskich, prawda. Dostałyśmy wreszcie łyżwy porządne. No jeżeli chodzi o sam sprzęt taki startowy, jeżeli chodzi o łyżwiarki, to nie za bardzo. Później się przekonałyśmy, że to jednak był nieodpowiedni strój, no ale to już w czasie startów. No i oczywiście sam wyjazd, no to było coś niesamowitego. 21 lutego 1960 roku. Ta data na zawsze przejdzie do historii polskiego sportu. Elwira Sroczyńska, rywalka, prywatnie przyjaciółka Heleny Pilejczyk, zdobyła srebro, natomiast elblążanka wywalczyła brązowy medal. Polki, które się dotychczas nie liczyły, prawda, tu zdobywają medal, no to było coś niesamowitego. Poza tym zgotowano nam, Polonia amerykańska zgotowała nam owacje, niesamowite przeżycie, bo podrzucano nas do góry, chciano z nami robić zdjęcia. Po zakończeniu zawodowej kariery Helena Pilejczyk wróciła do pracy pedagogicznej i trenerskiej. Uprawiała łyżwiarstwo do 75 roku życia, zdobywając medale w Mistrzostwach Świata Weteranów. Każdy, kto miał okazję ją poznać, wie, że Helena Pilejczyk jest nie tylko wybitnym sportowcem, ale i wspaniałym człowiekiem, osobą, która znalazła sposób na długowieczność. Trzeba ruszać się. Nie siedzieć przed telewizorem i oglądać seriale, ale czy wyjść na spacer, obojętnie w jakim wieku, prawda? Czy kto, oczywiście młody może sobie biegać, starszy, niech to będzie spacer, prawda? Ale żeby był ruch, przede wszystkim ruch. Poza tym, no, być pogodnym, starać się być pogodnym, nie rozczulać się tak za bardzo nad sobą, że jestem taka, już tyle lat mam, że jestem schorowana, że właśnie już mnie nic czeka. Dużo rzeczy ciekawych można w starszym wieku. Przecież są ludzie, którzy jeszcze studiują w tym wieku. Są ludzie, którzy uprawiają sporty. No także jest dużo możliwości. Tylko najgorsze to jest to siedzenie w domu, moim zdaniem. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana za zasługi dla polskiego sportu patronka elbląskiego lodowiska, honorowa obywatelka Elbląga, Helena Pilejczyk jest ikoną łyżwiarstwa szybkiego. Jej sukces to dowód na to, że dzięki talentowi i ciężkiej pracy można osiągać niemożliwe.